Ostatnia opowieść skończyła się na zawaleniu świątyni śniącego i przywaleniu wszystkich kamieniami. Xardas poszedł spać na środku terytorium demona, więc teoretycznie powinien zdechnąć. Nie, pewnie, że nie, bo to nie był Xardas. Zaskoczeni, pewnie, że tak. Znaczy, to nie do końca tak, że to nie był Xardas. Bo to był on, ale pod postacią magicznej projekcji wyczarowanej przez zaprzyjaźnionych orkowych szamanów. Xardas stał sobie w ich obozowisku na takim ołtarzyku, z którego magia zaczytywała jego postać i wyświetlała przed kucykowym bohaterem. Sam dziadeczek znalazł się w mieście orków z towarzyską wizytą na orkową herbatkę z domieszką ostatnich szczepów winogron, jakie gdzieś tam sobie zachował. Tak sobie siedzieli, żartowali razem wesolutko. A tu jak coś nie huknęło, jak nie jebło. Gdyby nie fakt, że w jaskini siedzieli, to słuch na zewnątrz szło stracić. Bariera pierdolnęła głośniej niż huk rozrywanych dup magów wody po naładowaniu wykałaczki mocą magiczną. Herbata wylała się na kolana naszego pasjonata winogron i z tego powodu ogarnęła go niesamowita furia, bo każdy mililitr wylanej herbatki to mikrogramy zmarnowanej winogronowej esencji. Wyszedł wkurwiony na zewnątrz, nie bacząc na ogromne prawdopodobieństwo zostania spopielonym przez magiczny niebieski piorun. Wiedział, że to przez tego typa z kitką utracił kapkę swojego napoju bogów. No albo nekromantów. Fejkowych nekromantów. Chwilkę się pokręcił na zewnątrz, po czym wparował znów do jaskini, gdzie bardzo głośno i raptownie domagał się pomocy w dorwaniu tego typa, który zrujnował jego życie na poziomie pączka w maśle. To jest kurwa nie do pomyślenia, co się tu odjebało. Musicie pomóc mi dostać się do tego pojeba. Ziomeczku, niestety nie możesz cały czas być od nas zależny jak przeciętny Garond od swojego Hagena. Wyuczymy cię sztuki magii. Nie możesz być aż takim jebanym beztalenciem. Mamy kilka tygodni czasu, zanim pod ziemią braknie tlenu. Do tego czasu musisz opanować zaklęcie teleportacji i kilka innych takich. No ok. I tak właśnie orkowi szamani przystąpili do ciężkiej pracy nad fanatykiem winogron. Plan był skomplikowany w swej prostocie. Ze starego dziada opornego na wszelkie nowości zrobić prawdziwego mistrza mrocznych sztuk. Czyli skrótem ujmując, trzeba jebnąć większy progres i w krótszym czasie niż dajmy na to regres, jaki zaliczyła logika bohaterów gry Gothic za sprawą spierdolenia umysłowego. Mimo wszelkich trudności osiągnęli cel, no nie do końca tak bardzo jak zamierzali, ale osiągnęli. Podstarzały fanatyk winogron był gotowy do przystąpienia do drugiej fazy planu zemsty na pojebie z kitką. Ze swojej wieży zabrał plany konstrukcyjne budowli i opuścił górniczą dolinę. Po znalezieniu pierwszej lepszej miejscówki Xardas miał nakazać swoim szkieletom wzniesienie kopii wieży z kolonii karnej. Był tylko jeden mały, ale kurewsko bolesny problem. Mana się skończyła i nie było jak szkieletów wyczarować ze zwojów, bo na runy to nasz nekromanta był zbyt tępy. Xardas przekimał się w czakach, by rano zdać sobie sprawę, że jego zwoje zostały nocą poszarpane przez dzikie chrząszcze i teraz są bezużyteczne. Gdy coraz bardziej ogarniało go poczucie bezsilności, w listowiu coś zaszeleściło. Kurwa. Xardas. Ale tak to my do niczego nie dojdziemy. Urszak, co ty tu robisz? Ratuję ci kurwa dupę, bo jak nie postawisz wieży, to nie będzie drugiej części gry i chuj kaski przepadnie. No dobra, to co robimy? Nie co robimy, tylko ja kurwa robię. Patrz i się ucz złamasie. Łololo. Łochuj. Orkowy szaman jednym machnięciem swojego kostura postawił wieżę, jak się patrzy. Postawiłbym jeszcze drugie skrzydło, co by się ta różniła od poprzedniej, ale grunt jest zbyt grząski i jeszcze konstrukcja by się spierdoliła w przepaść. Nie ma co. Dzięki, przyjacielu. Teraz zostajesz sam, z partem. Szaman opuścił nekromantę i pozostawił go samego sobie. Ten wszedł do swojego lokum i zaczął się rozgaszczać. Kurwa, ale umeblować chociaż mógł jebaniec, a nie w stanie surowym zostawia. Jebany patodeweloper. Xardas w kilka dni sprowadził sobie nowiuteńkie meble, stół alchemiczny, runiczny, łóżeczko, ba nawet kominek się udało wstawić. A no i nie można zapomnieć o pentagramie na podłodze. Szkielety sprowadzone z wysp południowych uwijały się jak pojebane, robiąc za minimalną grobową i w tydzień wieża stała jak się patrzy. Nawet szejkowie z Warantu, budując jakieś burz morasu, nie daliby rady osiągnąć tego tempa z milionem niewolników. Jeszcze tylko ostatni szyjf. I mówiąc to, Xardas wyczarował sobie harpię,
martwą harpię. W sensie nie te karczmy. Bo gdzie by kurwa tu budynek wstawiać? No i po chuj by mu on był. Ale no wypchaną harpię, martwą harpię. W sensie nie te. A kurwa zapętliłem się. Co było dalej? Ano proste, że podjął dziesiątki prób odbudowy farmy winogron, ale gówno to dało. Wiecie, nie ten klimat i te sprawy. W górach to nie za wiele chce rosnąć. Nie to co w dolinie, takiej górniczej najlepiej. W końcu wkurwiony, że najpewniej utracił on możliwość uprawiania winogron, postanowił przelać swą gorycz na osobę będącą przyczyną tego stanu. Czyli na faceta z kitką, ale że nie było go w pobliżu, tylko jako 700 metrów pod ziemią. To trzeba było coś tu zaradzić. A że już nie był tylko starym dziadem udającym nekromantę, tylko starym dziadem będącym początkującym nekromantą, to postanowił działać i przyzwać skurczy syna ze świątyni. Oko harpi, mózg goblina, ślina warga i sierść trolla. Po wrzuceniu wszystkich ingrediencji do kociołka czar był gotowy. Sardas w końcu rzucił zaklęcie, które przeniosło z zawalonej świątyni śniącego bezimiennego bohatera, albo raczej przyjeba, który za bohatera się uważa. Oby tylko skurwysyn nie miał tej zbrojki, ani magicznego sworda. Pomyślał Xardas, ale mimo to zaryzykował. Wymówił słowa zaklęcia i chwilę później w pentagramie pojawił się on, kucykowy, tipousingujący bohater. Xardas jednak znów musiał grać, bowiem nie chciał tak po prostu go zajebać. To byłoby zdecydowanie zbyt proste i zbyt mało perwidne jak na jego paskudny starczy charakter. Posłuchaj, nie mamy czasu. Co się tu dzieje? Uwolniłeś nas, ale tym samym demon, którego pokonałeś, sprowadził na świat zło niewypowiedzianej sile. Jesteś wybranym. Xardasowi przychodziło to z wielkim trudem, by nie parsknąć śmiechem prosto w ryj tego wsiowego przyjeba, ale zacisnął zęby, ugryzł się w język i grał dalej. Musisz pokonać bestie, jakie przybyły na wezwanie śniącego. W tym smoki. Smoki? Tak, nawet te prastare istoty. Musisz zdobyć... oko Innosa, tak. Zdobądź oko. Xardas w tej chwili rzucił randomową nazwą jakiegoś bzdetu, który wpadł mu do głowy. Czym jest oko Innosa? Oko jest wykurwiście potężnym wisiorkiem. Musisz je mieć. Ale... Nie ma żadnego ale, wypierdalaj do miasta. A jeszcze jedno. Nie mów nikomu, że ze mną rozmawiałeś. Większość uważa, że nie żyje i niech tak pozostanie. No to w drogę. Ten przyjeb zdechnie, zanim wyjdzie poza pole widzenia okien. Trzeba mu pomóc. Hej, możesz zabrać zwierzę, cokolwiek uznasz za przydatne. W tej chwili w oczach bezimiennego zamigotał płomyk chciwości. Pewnie w jakimś alternatywnym świecie zajebałby wszystko i otworzył spółkę z pierwszym lepszym handlarzem tabliczek. No ale nie w tym świecie. Bezimienny wyruszył, uzbrajając się jedynie w lagę, miksturę leczniczą i 2 kilogramy kurzu z półek. Xardas natomiast, wiedząc, że ma teraz w chuj czasu, jeszcze troszkę zajął się relaksem i oglądaniem odpałów KitKata, który według 48 warstwy planu nekromanty zabrał ze sobą kiek z wbudowanym systemem GPS. Nasz drogi staruszek rył niemiłosiernie, widząc zmagania przyjeba z polem pełnym rzepy, wejściem do miasta i paladynem, który koniecznie musiał mu wyłożyć całe prawo miejskie. A to wszystko był dopiero początek. Żeby nie jebnąć na zawał z powodu podniesionego rozbawieniem ciśnienia, Xardas wyłączył streama i zajął się czymś spokojniejszym, nauką mrocznych sztuk. Podręcznik małego nekromanty oraz ty też możesz wskrzeszać zwłoki miał już w małym paluszku. Ale za nekronomikon to jeszcze nie było sensu się zabierać. Zaczytał się więc w średnio zaawansowany tom o nazwie Jak wkurwić sąsiada. Czyli 13 sposobów na twórcze wykorzystanie szkieletów goblinów. I tak to właśnie upływa mu czas aż do momentu, w którym następuje wielkie zdziwko, kucyk wraca. Xardas już przekonany, że te dwie szare komórki w mózgu przyjeba wreszcie się ze sobą dogadały i chłop ogarnął, co jest 5. Ale nie, wymagalibyśmy od niego zbyt wiele. KitKat wrócił dumny z siebie, rozkradł to, czego wcześniej nie zdążył. Albo raczej nie zauważył i podbiega do Xardasa. Wróciłem. Widzę. A co z okiem? Xardas już tylko czekał na odpowiedź, że frajer nie może go znaleźć. Mam je przy sobie, spójrz. Co kurwa? Okazało się, że jakimś kurcze cudem gość zdobył wisior, kupił go pewnie na jakimś gównotargu antyków. Ale bezsprzecznie trzeba było stwierdzić, że prawdziwie jest to amulet. To czy było to oko, to chuj wie. Amulet na pewno, bo świeci i wisi na łańcuszku. Xardas nie wiedział, co ma odpowiedzieć, ale jego minion pospieszył na ratunek, mordując ciszę, niczym owieczkę przed wieżą.
Niestety jest uszkodzone. Szkoda. Niezbadane są wyroki boskie. Szczęście, że wiem, gdzie je naprawić. Doprawdy. U jubilera, baranie łbie. Mówiąc, to KitKat zrobił daba i wybiegł krzycząc z radości. Xardas się zagotował. Rozpierdolił z 3/4 wieży, ale w końcu się opanował i przysiągł sobie, że zemsta będzie słodka. Wiedział bowiem, że kucyk nie jest świadom pełni uszkodzenia oka. Niech sobie reperuje oprawę, ciekawe co zrobi z kamieniem. Cwaniaczek, ehe. I tym razem nekromanta się nie pomylił, jakoś lekko ręką licząc. Pół godziny później wrócił jego największy wróg z naprawionym okiem na szyi. Obnosił się z nim jak przeciętny południowiec po archolowskim porcie. Siemano, Xarciu, sprawa jest. Co takiego? Chcesz obczaić mój wisior? Nie trzeba, stąd widzę go bardzo dokładnie. Chyba będziesz musiał, klejnot niestety nie działa. Coś pomyślę. Załatw mi do pomocy jakichś dwóch typków. Albo nie zaczekaj. Niech to będą Watras i Pyrozjad. Watras Gituwa, ale Pyrokarto nie jest twój największy wróg. Nie, ty nim jesteś. Co takiego? Nic. Wypierdalaj po nich, bo chuja będziesz miał, nie amulet na smoki. I tym właśnie sposobem kucyk po raz kolejny ruszył w daleką podróż na polecenie Xardasa, który niczym mistrz kukiełek porusza odpowiednimi sznurkami, które układają się w koleje losu przyjeba z kucem. Xardas doskonale rozumiał, co się teraz wydarzy i znów odpalił sobie telewizor 48 cali, żeby obejrzeć przygotowania w wykonaniu jego marionetki. Watrasie, potrzebujemy twojej pomocy. Nuda, nic ciekawego. Dziadeczek, wiedząc, że z Watrasem rozmowa będzie ciekawa jak z przeciętnym orkiem wiarusem na wejściu do miasta. Uga bugę i leci za tobą jak taśma do lampy. Xardas poszedł więc zrobić sobie herbatki z esencją winogronową w oczekiwaniu na to, aż Bezio dotrze do klasztoru. Bo to, co tam się będzie odpierdalać, to będzie dopiero. A jeszcze nadmienię, że ta esencja winogronowa to nie taka dobra jakościowa ze starych zbiorów. Nie, to taki gówno zamiennik z Warant Express. Pierwszy lepszy śmieć za 100 złotych monet. Z czego połowa to przesyłka, bo przez morze chwilę to płynie. W każdym razie zrobił tej herbaty. Rozsiada się w fotelu, szkielet sługa pod nóżek podsunął dla komfortu swego pana i cyk, odpalamy telewizor. Trafił idealnie, kucyk biegnie mostem. Bezimienny wchodzi do kościoła. Tam środek mszy, jakiś lektor babo czyta księgę ognia, czy kitam chuj. A tu wchodzi taki typ, niby już znajomy. Ale to taki znajomy jak pewien warantczyk z dramatu koriniańskiego Uczta Weselna, tu cytat. My jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie lubią. No i on wchodzi. Podchodzi do Pyrokara i mówi, że Xardas potrzebuje pomocy w rytuale naprawienia oka Innosa i inne takie bzdety. Dziadyga dostał palpitacji na sam dźwięk imienia Xardas i mistrz Neroras musiał stoczyć ciężki tygodniowy bój o życie arcymaga. Trwałoby to krócej, ale Xardas bez przerwy rzucał klątwy na Pyrozjada, żeby przypadkiem za szybko się nie wykaraskał. Ale w końcu doszedł do siebie i zgodził się pomóc. Jakoś udało się zebrać tej trójce w słonecznym kręgu, gdzie wspólnie odprawili rytuał naprawy oka Innosa. A rytuał prosty nie był. Wymagał wielu składników, których rzadka kombinacja doprowadziła do dzieła takiego, jakie tworzy się raz na 100 lat i 2 dni. Bagienne ziele, dziwki, mroczny paladyn były tylko niektórymi z nich, a wszystkich nie wymienię ze względu na tajemną formę rytuału. W każdym razie Xardas wręczył kucykowi naprawiony amulet z krótką instrukcją obsługi w formie obrazków, żeby każdy debil sobie poradził. Na pierwszej stronie był człowieczek i amulet. Do tego strzałka od amuletu do człowieczka, no wiadomo, że zakładać. Kartkę dalej był smok i dymek. Wiadomo, że gadać, krótka piłka, prosta sprawa. Van był prosty, gdy debi będzie gadał ze smokiem. Jakiś jaszczuroludź wbije mu broń między łopatki tak zwanym gornowym cięciem. KitKat spierdolił tak na tydzień, może pół. I najwyraźniej nawet taka instrukcja była dla niego zbyt ciężka, bo skończyło się tak, że nie zdechł. A nawet więcej. To on zajebał smoki i wrócił uchachany. Jaki to on nie jest zajebisty. Zażegnaliśmy niebezpieczeństwo, smoki zostały. Dobra, klej tam, frajerze. Masz tu książkę. Czytaj i spierdalaj. Xardas przystąpił do realizacji ostatecznej części planu. Do realizacji wariantu Ildorad. Wszystko było proste jak drut. Podrzucić przyjebowi trop, że na świecie został jeden jedyny. Przepotężny i arcyzły pomiot Beliara. A on połknął haczyk jak nie przymierzając nadzie. Kucyk zebrał drużynę wisiorka, by razem zanieść oko do Ildoru, czy coś. Xardas niestety nie mógł być świadkiem drogi na wyspę, bo sam zajęty był przygotowaniami.
Gdy nadszedł dzień, dziad odjebał się jak pek na otwarcie czerwonej latarni i teleportował się na wyspę, by czekać za kulisami jamy Bizona, znaczy smoka ożywieńca. Po długiej, krwawej batalii na wyspie, podczas której siły ciemności zostały zdziesiątkowane, a straty kompanii Beziego można było oszacować na Gorna rannego w nogę, Przyjeb we własnej osobie pomodlił się do Innosa na wspak, zakreślił butem wielki krąg w wielkiej sali i otworzył wrota do leża bestii. Wszedł jak do siebie, uśmiechnął się szyderczo, wypił wszystkie eliksiry siły, zręczności, które zbierał przez całą swoją przygodę specjalnie na ten moment. Podszedł do smoka i zdechł, bo zapomniał o KXT. No to szybkie wczytywanko. Wszedł jak do siebie, odetchnął z ulgą, zjadł wszystkie jabłka i goblinie jagody, jakie uzbierał przez całą swoją przygodę specjalnie na ten moment. Rzucił podkową przez prawe ramię. Obkręcił się 3 razy w lewo i 3 razy w prawo. Podszedł do smoka i zagadał do niego. Cześć, przystojniaku. Bolało, jak wygrzebywałeś się z ziemi. I gdy smok właśnie przetrawiał ten chujowy tekst, bohater niespodziewanie dobył broni i wbił ostrze aż po sam jelec w miejsce, gdzie powinno być serce potwora. Niestety nie skalkulował, że był to dosłownie szkielet i wpierdalając sztych w pustkę między żebrami zrobił smokowi tyle, co Gomez magom ognia. Smok machnął łapą i tyle było z kucyka. No i chuj wczytywanie. Podejście numer 3. Wszedł jak do siebie, zaszczękał zębami na myśl o smoku. Zjadł wszystkie zębate ziele z nadzieją, że ich efekt się nałoży i założył pierścień ochrony przed złymi zdarzeniami zajebany prosto z Archolos. Obalił butelkę ognika. Pomodlił się do innojańskiej relikwii, czyli żądła krwiopicy, które niegdyś przebiło wątrobę świętego Jorna. Bojownika za sprawę z imieniem B. Marvin B. na ustach. Rzucił się w szaleńczym szturmie na potwora. Tym razem z mityczną pałą Watrasa, znaną szerzej jako sługa wiatru. Nawet nie bawił się w shit-talk ze smokiem, po prostu rzucił mu okiem w ryj, żeby odbębnić rytuał. Po czym zaczął napierdalać kijem, tak że przeciętny mąż by się nie powstydził i dosłownie połamał bestii wszystkie gnaty. Gdy smok leżał już pokonany i dogorywał, bezimienny podszedł triumfalnie na Apply Overlay MDS podłoga Arrogance i wypowiedział ostateczne słowo mocy. F2 kill. Smok zawył w agonalnym krzyku i skonał. Zwycięski bohater kopnął łeb maszkary pogardliwie i już miał dopełnić triumfu, przebijając czaszkę potwora, gdy nagle jamę wypełniła poświata, która wyjebała KitKata z laczków i posłała na drugą stronę jaskini. Z charakterystycznego dźwięku teleportacji bohater jasno odczytał, co się stało. Na moment jednak zamroczyło go i nie spostrzegł, któż to taki się pojawił. Przetarł oczy, zmrużył je, wytężając wzrok. I dojrzał tego starego pierdziela. Sardasa jak kusztykał o kiku do zwłok potwora. Bohater miał już podejść, zapytać, co to ma być. Ale dziadyga władczym gestem powstrzymał go i nakazał czekać. Chęknął u czaszki smoka i zamachał rękoma, jakby był nienormalny. Wtedy duch bestii opuścił ciało i przeleciał starca, wypełniając go miło mocą Beliara. Xarda zniknął, a kucyk, nie pojmując powagi sytuacji, splądrował smoczy skarbiec i spierdolił na okręt. Gdy miał już walnąć się na prycze i nieco się kimnąć, Xardas postanowił się z nim pożegnać. A Przyjeb pokonał miniona czarnego boga, który skowycząc uciekł za suknię mamusi. Xardas, co się tam do jasnej odwaliło? Z pomocą konsoli pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd spierdoliłem z tego kabaretu zwanego Kręgiem Ognia, było to moją jedyną ambicją. To, co spierdoliłeś w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. A więc teraz służysz Beliarowi. Ile jest za ciebie expa? Może kiedyś się przekonasz. A mojej plantacji to ci nigdy nie daruję. Chuju. Xarda siłą woli przeniósł się z trzeszczącego okrętu na kontynent zwany Myrtaną. Jego starcie z bezimiennym nie było jednak zakończone. Zemsta musiała się dokonać, a plany, jakie snuł Xardas przez cały czas siedzenia na dupie w wieży, dopiero zaczęły się ziszczać.